To jest plan z roku 1971. Znana nam historia tych okolic zaczyna się w wieku XIV-XV. Tu był zachodni skraj terenów rolnych należących do wsi Brudno. Jeszcze dziś układ ulic przechowuje pamięć o miedzach dzielących chłopskie łany. To są właśnie te pojawiające się tutaj kreski. A my spojrzymy na to, powiemy 1971, to nie dziś. Zaraz będzie plan współczesny Nowego Brudna, pokazujący, że jednak te ślady nam w terenie przetrwały. Cały czas ta dawna wieś tutaj nam się odzywa. To nie jest świetne miejsce do życia. W ciągu naszej historii walczono tutaj ze Szwedami, z Rosjanami, ale w końcu przychodzi tutaj wiek XIX, lata 70. Przybywa na Nowe Brudno kolej i zaczyna się historia kolejarskiego przedmieścia. Ci dzielni panowie to strażacy z Nowego Brudna w 1912 roku. Piękni. Targówek jest takim miejscem, gdzie gdziekolwiek się nie pójdzie, w końcu pewnie trafimy na jakieś tory. Tutaj za moimi plecami linia kolejna Wiślańskiej z 1877 roku. Tam gdzieś stał sobie piękny 60-metrowy drewniany budynek dworca. Nie wolno było wznosić tutaj innych budynków ze względu na to, że ten cały teren jest esplanadą Fortu Śliwickiego. Warto pamiętać, stacja została zdobyta przez powstańców 1 sierpnia na niezbyt długo. Bardzo ważna linia była kontrolowana przez niemieckie pociągi pancerne i tutaj też w związku z tym powstańcy musieli się wycofać. To jest tylko taka jedna z pozostałości. Potężny teren, jeszcze sporo tych powstańców tutaj zostało. Od 1879 roku działały tu warsztaty wagonowe, związane z sąsiednią linią kolejową, przejęte później przez Polskie Koleje Państwowe. Naprawiano tu głównie parowozy. W okresie międzywojennym pracowało tu 2,5 tysiąca ludzi. Potem w czasie okupacji przejął ten teren Ostbahn i zatrudnienie dochodziło do 6 tysięcy osób, w tym wielu Żydów z warszawskiego getta przymusowo tutaj pracowało. Kolej była świetnym pracodawcą. W okresie międzywojennym warsztaty ułatwiały swoim pracownikom zakup działek pod budowę domów na terenach kolejowych. Organizowały też kulturę. Tutaj niedaleko funkcjonowało kino kolejowe. Potężny teren. Do dziś tutaj warto zajrzeć, bo budynki, no ten może nie wygląda pięknie, ale architektura wspaniała. Jesteśmy w dawnym centrum tego kolejarskiego Nowego Brudna. Tu oczywiście wszystko wyglądało kiedyś inaczej niż teraz, nie tylko dlatego, że się trochę pozmieniało, że jest inny kościół. Tu był w ogóle inny układ ulic. Od wylotu Bartniczej ulica Białołęcka szła sobie tędy na skos. Dziś tego fragmentu nie ma. Tutaj była ulica Wysockiego, którą jeździły tramwaje. Zresztą nie od samego początku, bo dopiero od 1938 roku tramwaj poprowadzono prosto Wysockiego. On kiedyś jechał Białołęcką najpierw, potem skręcał ostro w lewo w Pobożańską i z niej później w prawo w Wysockiego. Tam dziś nie ma śladu. Był nowoczesny budynek kina, takiego domu kultury. A tu obok mnie pomnik, bardzo ciekawie usytuowany, bo podniósł nam się poziom gruntu w okolicy, więc ten pomnik stoi sobie tak w dołku. Pomnik Sokołów. Sokół, Towarzystwo Gimnastyczne, organizacja, którą być może dziś byśmy nazywali paramilitarną, choć początkowo raczej nie takie były jej zadania. Ona propagowała zdrowy tryb życia, propagowała gimnastykę. Później również zajmowała się przysposobieniem wojskowym. Tutaj pomnik postawiony sokołom poległym w czasie I wojny światowej. Pierwszy kościół na Nowym Brudnie stanął tu. Spora drewniana świątynia
budowana od 1906 roku, konsekrowana przez kardynała Kakowskiego w 1913. Ja myślę, że warto tu przede wszystkim opowiedzieć sobie o fundatorce. Księżna Maria z Zawiszów Radziwiłłowa, żona Michała Radziwiłła, tego, od którego pochodzi nazwa osiedla Michałów, niedaleko Szmulowizny. Fundowała kościoły, zajmowała się dobroczynnością i fundowała kościoły, fundowała m.in. kościół na placu Szembeka, kościół świętej Jadwigi na Pelcowiźnie, ten kościół tutaj, no i przede wszystkim bazylikę na Kawęczyńskiej. Piękna postać, niezwykle skromnie żyła, mimo ogromnych pieniędzy, które inwestowała w różne dobre dzieła. No i taka zupełnie, aż przykro mówić, zupełnie dzisiejsza historia jej śmierci, zmarła potrącona przez rowerzystę. Kościół został uszkodzony podczas bombardowania w 1939 roku. Naprawiony prowizorycznie, powstał tutaj do 1944 roku, już na oswobodzonym od Niemców, wolnym Nowym Brudnie, był ostrzeliwany zza kanału żerańskiego. Spłonęło wówczas bardzo wiele budynków i kościół też został zniszczony doszczętnie. Tak kiedyś wyglądały przystanki tramwajowe. 24 września, no więc jeszcze nie dziś, ale już za chwilę, ten przystanek w tym miejscu, będzie miał 96 lat. W 1924 roku otwarto pętlę tramwajową, tu kawałeczek dalej za mną, na Pelcowiźnie. I 24 września przyjechał tu pierwszy tramwaj elektryczny. I mamy brudnowską ciekawostkę. Otóż tory były już ładnych parę miesięcy wcześniej ułożone, z tym, że odcinek nie był zelektryfikowany jeszcze, ale komunikacja już się po tych szynach odbywała. Jeździły tu bardzo ciekawe pojazdy nazywane autotramami. To były autobusy na tramwajowym podwoziu. Pomnik, pamiątka Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, 5 lat później postawiony przez mieszkańców Nowego Brudna. W czasach socjalizmu zdemolowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, ponoć odnowiony. Dziś możemy go znów odwiedzać. Tak sobie myślę, że ktoś, kto tego nie wie, raczej nie zgadnie, jak ten budynek nazywano przed wojną. Dom dozorców. Wybudował go sobie na siedzibę Związek Zawodowy Dozorców Domowych. Tu upamiętniono ofiary niemieckich represji za tak zwaną akcję Wieniec, mającą na celu sparaliżowanie warszawskiego węzła kolejowego. W 5 miejscach na obrzeżach miasta przy liniach kolejowych Niemcy ustawili szubienice, na których powieszono 50 więźniów Pawiaka. Tu jedno z tych miejsc przy ulicy Toruńskiej. Ślad powstania, taki trochę zapomniany. Takie miejsce ciężko dojść. Ulica Toruńska. 2 sierpnia Niemcy zamordowali tutaj 9 mieszkańców pobliskich domów. Tutaj od 1936 roku wznoszono fundamenty kościoła według projektu Zdzisława Łączeńskiego. Potem przyszła wojna, budowa stanęła oczywiście. Po wojnie na tych fundamentach według pierwotnego projektu, co w Warszawie jest ewenementem, bo u nas raczej kościoły, które były zaczynane przed wojną i dobudowywane do reszty po wojnie, jakoś tam były przeprojektowywane, jak chociażby kościół Chrystusa Króla na targówku mieszkaniowym. Ten powstał dokładnie według tego pierwotnego projektu, kościół Matki Bożej Różańcowej. Warto zajrzeć tutaj w kaplicy wieczystej adoracji. Jest obraz przedstawiający Matkę Boską nad płonącą Pragą. Dom Kultury Świt oczywiście jest powojenny. On się znajduje w świetnym miejscu, bo tak jak dla mnie, bardzo się kulturalnie kojarzącym.
Dziś nie ma śladów. Przed wojną tam przebiegał koniec ulicy Nadwiślańskiej. Tutaj ulica Kiejstuta, której jeszcze fragment malutki mamy z pięknym brukiem. Tutaj była spora posesja zabudowana całkiem imponującymi drewniakami. I znaczna część tego terenu należała do państwa Kobuszewskich, rodziców Jana, świetnego aktora. On się tu urodził w 1934 roku. No, wyprowadził się po roku, ale człowiek stąd, z Nowego Brudna.